Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś spotykamy się z panem Jackiem Tomczykiem, który, no, można powiedzieć, jest takim trochę człowiekiem instytucją, ponieważ różnymi rzeczami się zajmuje, a nie ma chyba częstochowianina, który by się z działalnością pana Jacka gdzieś tam nie spotkał, może nawet nie zdawając sobie sprawy. Ale zanim odkryjemy jak gdyby karty i powiemy, czym mój rozmówca się w życiu zajmuje, no to oczywiście standardowe pytania, które w tym cyklu zawsze muszą paść. Więc pierwsze, panie Jacku, częstochowianin? Tak, mimo tak, że pierwsze 3 tygodnie życia pod Warszawą w Sulejówku obok marszałka Piłsudskiego. Czyli w papierach jest, że Sulejówek. Sulejówek, a z papierami to jest śmieszna sprawa, bo mam 4 metryki, każda inna, bo tam się zmieniała nazwa. Najpierw była Cechówka, potem był Sulejówek, potem był Miłosna Sulejówek, a teraz zostało Sulejówek. Także śmieszne, ale prawdziwe. Czy pan ma jakąś wiedzę związaną ze swoimi przodkami? Czy na przykład zna pan korzenie swojej rodziny z jednej czy z drugiej strony? Czym zajmował się dziadek albo pradziadek? Tak, oczywiście udokumentowane, a więc w postaci odpisu metryki to jest 1756, 4 maja. Proszę. Tak, tak. I to tutaj te okolice Częstochowy, bardzo niedaleko stąd, bo to parafia Truskolas. I tam początek rodu jak gdyby? Tam początek rodu tam tego, który się udało odkryć. Myślę, że wcześniej jest dokument w zapisach parafii Truskolasy, Kłobuck, kiedy jeszcze nie było parafii w Truskolasach z moim nazwiskiem. To jest 1670, ale niestety brakuje tych 40 lat, żeby powiązać z tym, co się później znalazło. Nie ma tych ksiąg, po prostu się zniszczyły. Proszę, a czym na przykład zajmował się pana dziadek albo pradziadek? Prawie wszyscy, bo mam mało tych przodków w sumie, bo wszyscy rodziliśmy się późno, więc ich jest zaledwie 4. Wszyscy związani w jakiś sposób z metalem. Metalurgią? Szerzej powiedziane, przypuszczam, nie mam 100%, ale ten pierwszy oddzielony Wojciech najprawdopodobniej dostarczał do huty w Pankach, a to była wtedy największa huta w Królestwie Polskim, węgiel drzewny do produkcji, do tego procesu wytapiania stali. Jego syn Franciszek przez pewien czas pracował w tejże hucie, ale jak zarobił parę groszy, to kupił sobie gospodarstwo. 4 z kolei, czyli już mój dziadek, był kowalem. Tata bardzo znanym ślusarzem w Częstochowie. Proszę. I robił konstrukcję do neonów, wykonywał pracę z aluminium w Filharmonii Częstochowskiej. Trochę działalności na Jasnej Górze. Mnie nie pozostało nic innego, jak pójść na Politechnikę, na Wydział Metalurgiczny, ale ta metalurgia jakoś nie bardzo mi do końca pracowała, więc wybrałem specjalizację odlewnictwo, a jeszcze dokładniej odlewnictwo zdobnicze, czyli pomniki, tablice pamiątkowe, obrączki. I proszę mi powiedzieć, czy po skończeniu studiów pracował pan w zawodzie? Tak, zostałem na Politechnice, cały czas w pracowni, gdzie no, tworzyliśmy te różne dzieła odlewnicze. Jest też epizod Galerii Sztuki Odlewniczej, którą mamy w Częstochowie, mało kto wie. A najcenniejsza rzecz, jaka tam jest, to dzwon z 1410 roku, który dzięki odlewnikowi, który nie miał odwagi go zniszczyć, i Politechnice stoi sobie dzisiaj.
Czyli co, bitwa pod Grunwaldem? No tak, 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 no troszeczkę, no. No, ale tak, tak. Dzwon gdzieś ze Śląska Opolskiego. Niestety nie ma do dzisiaj tej świadomości, że on miał być przetopiony na nowy. Mhm. Nie ma tej świadomości, co to znaczy, ktoś tam nie doczytał tej daty, tego wszystkiego. Tak. Dzwon zupełnie inny skład niż te późniejsze, ale to można by było o tym długo tak, i chyba tak, nie tak. teraz. Nie, oczywiście. Bo to jest tak, że pan jest postrzegany jako, bo nie wiem, no, ale w dzisiejszych czasach słowo prezes, to tak troszeczkę brzmi, jak brzmi. Ale tak, bo pan był prezesem dyskusyjnych klubów filmowych w Polsce, tak? W Częstochowie, słynnego Rumcejsa. Tak, byłem też przez pewien czas we władzach Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych. To lata 70. i 80. Z miłości do filmu, z miłości do kina, czy... Co spowodowało, że to... Zabrzmi to śmiesznie, ale chciałem coś dać ludziom. Mhm. Ja zaraziłem się działalnością dyskusyjnych klubów filmowych jeszcze w szkole średniej, bo jeździłem do swojej siostry do Warszawy, w tej klasie maturalnej i szwagier zabierał mnie do dyskusyjnego klubu filmowego Medyk na Akademii Medycznej Warszawskiej, gdzie no poznałem tą pierwszą klasykę światową, te najważniejsze filmy. I jak zaczęły się studia, dowiedziałem się, że tu w Częstochowie jest dyskusyjny klub filmowy studentów inteligencji pracującej, tak się nazywał. Proszę. No chyba z miesiąc po przyjęciu na studia pognałem tam. Powiedziałem, że chcę pomóc. No i 15, a może nawet 20 lat życia tam zostawiłem. Co jest takiego pasjonującego w grzebaniu? Bardziej powiedzieć grzebaniu w księgach, tak? W papierach. Myślę, że odkrywanie historii tej najbliższej, bo rodzinnej. Mhm. Bo ten pierwszy etap w genealogii to są daty rzeczywiście. Kto dziadek, kto babcia, gdzieś tam dalej, gdzieś tam dalej. Natomiast ja nigdy nie zbudowałem klasycznego drzewa genealogicznego. Nie mam na ścianie nic wyrysowanego, ja mam te notatki. Natomiast szukam jak najwięcej historii związanych z tymi moimi przodkami, bo mój dziadek, urodzony właśnie w tejże parafii Truskolasy w miejscowości Długi Kąt, w 913 trafił do wojska rosyjskiego. Jest to zapisane w rejestrze mieszkańców, który można przeczytać w archiwum państwowym. I z tym wojskiem, następny dokument, który znalazłem, dziadek bierze ślub w Chersonie nad Morzem Czarnym z moją babcią. Jak tam trafił, co jak? No w pierwszej wersji nie było wiadomo, no ale u babci w szufladzie jakieś dokumenciki się znalazły. Ten akt ślubu, zezwolenie po rosyjsku dziadka na przyjazd do Częstochowy po metrykę, a żeby było weselej, wszystko to się działo, kiedy kończyła właściwie się i rewolucja w Rosji, i jakieś tam nieporozumienia, że stosunkowo szybko dziadek wychodzi z wojska, poznaje tą kobietę w tym Chersonie, ale jeszcze jest związany jakimiś przepisami, no i zacząłem odkrywać, co dalej. Potem następny, no, wspaniały dokument, równo 100 lat temu, 3 lipca minęło, dziadek ma zaświadczenie, że był żołnierzem 1. Korpusu Polskiego. No to teraz jest źródło szukania, internet, co jak, no prześledzone, gdzie, jak walczyli, co jak. Ten Bobrujsk, gdzie zginęło tych ludzi. A jednocześnie też jakieś 100 lat temu najprawdopodobniej poczęła się moja mama, bo w marcu w przyszłym roku będzie 100 lat od jej urodzenia. Więc to są no, tego typu historie. Mało tego, jadą z tego Wilna najprawdopodobniej do wsi, w której się urodziła babcia, szlachcianka zresztą, dojeżdżają na ostatnią stację. Trzeba jeszcze, żeby dostać się do domu, przejść, przejechać furmanką, nie wiem, z 15 kilometrów, ale babcia już nie dała rady.
Urodziła mamę na dworcu, a chrzestnymi był zawiadowca stacji jego żona. I to są te historie w genealogii. Znowu, nie na jedna audycja można opowiadać, bo zacząłem szukać śladów ciągle tegoż dziadka, no jak to było, którędy oni szli. I okazuje się, że na rosyjskich stronach no jest powiedziane, to była Rumunia, to wszystkie kraje bałkańskie, gdzieś tam wędrował, kogoś poznawał. Okuwał koła armaty, bo znalazło się takie słowo podkuwowe, myślałem, że to kowal. Okazuje się nie, okuwał koła od armat, bo był w artylerii. Gdzieś tam na innej stronie znalazłem guzik, zdjęcie guzika, jakie nosili żołnierze z tej formacji. Znowu jakaś wpada do historii. Ale może o dziadku wystarczy, bo nie, żeśmy się rozpędzili. Powiem panu, panie Jacku, że opowiada pan tak pięknie, że no pytanie, czy nie warto byłoby tego gdzieś spisać. Pan nie ma zacięcia literackiego. Zacięcia literackiego nie mam, ale to nie chcę się przyznawać, bo by się obraził mój wychowawca z Trauguta, a był to wspaniały człowiek. Zapewne wiesz, kim był profesor Józef Łysicki. Na swoją ulicę. To też jedna z naszych inicjatyw moich kolegów i mnie, gdzie udało się przekonać władze miasta, żeby profesor miał ulicę w Częstochowie. Jest pan osobą, która lubi się udzielać społecznie? No mam taką potrzebę. Jest taka potrzeba. I tak też w odkrywaniu tych korzeni też jest tak, że co, że no jest stowarzyszenie, tak? Tak, tak. Ludzi, którzy... No od 11 lat założyliśmy w Częstochowie Towarzystwo Genealogiczne Ziemi Częstochowskiej, tak się oficjalnie nazywamy. Mhm. Postawiliśmy tam na edukację. Jest jak gdyby dwutorowa nasza działalność. Zawsze w drugą środę miesiąca jest wykład. Proszę. Związany z genealogią, z poszukiwaniami, ale nie tylko, bo jest historią. A gdzie te wykłady? W Pałacu Ślubów. W Pałacu Ślubów? No, tak, zawsze w drugą środę o 17. No to proszę państwa, proszę zanotować, bo jeżeli ktoś chciałby pogrzebać i dowiedzieć się, albo spróbować przynajmniej dowiedzieć się o losach swoich przodków, no to raz, że to może być nieprawdopodobna frajda, a dwa, jest, tutaj pan Jacek zapewnia, a dwa, że też można trochę historii przy okazji liznąć, no bo jedno z drugim w parze idzie. Dobrze, panie Jacku... Ale jeszcze to, bo jak już mówimy o towarzystwie, to muszę coś sprzedać. Tak. Druga ta forma, to jest nasza strona internetowa, uznawana przez niektórych za jedną w czołówce polskich stron genealogicznych. Przy czym myśmy się skupili w rejonie i tam w różnych szufladkach jest między innymi biblioteka, gdzie zgromadziliśmy wszelkie wydawnictwa związane z miastem, jakie są w Bibliotece Jagiellońskiej. To można sobie kliknąć i znaleźć chociażby adresy zakładów z 1913, z 1914, alfabetyczne, kto gdzie pracował. Dużo pozycji opracowania. Robimy tak zwaną indeksację, to znaczy spisujemy z ksiąg metrykalnych wszystkie osoby, które się urodziły, wzięły ślub, zmarły. Teraz spisujemy sobie nazwisko. A strona jak się nazywa? Jak szukać strony? Co wpisać? Wystarczy wpisać dwa słowa do jakiejkolwiek wyszukiwarki. Genealodze i Częstochowa. I wyskoczy, co trzeba. Natomiast do tej indeksacji my mamy ponad 1 000 000 indeksów. Proszę. Wpisujemy nazwisko Kowalskie i wyskakują nam. Tak. No, gdzie, kiedy się urodzili, tam powiedzmy od chyba najwcześniej XVII wieku, bo tak w parafii Kłobucku. Ja mam akurat z tym, znaczy problem to nie problem, bo wiedzę na temat swojej rodziny, która pochodzi z pod Sandomierza. Mam tam gdzieś udokumentowaną kilka pokoleń wstecz. Natomiast no niestety z tym nazwiskiem Kowalski, no to jest... No ale jeszcze jest Nowak, jeszcze jest moje Nowak, też jest tak. Chyba w pierwszej tam 20 polskich nazwiska, a jednak no, znajduje się to wszystko. Bo kto szuka? Ten znajdzie. Nie, najczęściej osoby, których przodkowie skądś przyjechali, tak jak u ciebie. Tak. My mamy takie podstrony,
prowadzone przez różnych ludzi, między innymi to, co się dzieje w Kamienicy Polskiej i w Hucie Starej A. Tam w 1814 roku Morawianie kupili całą Hutę Starą i się osiedlili. Oni są wszyscy opracowani do dzisiaj, mimo że gdzieś tam wyjechali do Łodzi czy coś, to Piotr Geras, no, pisze się do niego, on ci całe drzewko gotowe przysyła, tych osadników, włókienników. Bardzo ciekawe rzeczy. Czego życzyć, tak na koniec? Czego życzyć? Żeby coraz więcej ludzi chciało szukać swojej historii, bo to w dzisiejszych czasach, ale chyba zawsze. Ta rodzinna, ta najbliższa zawsze jest prawdziwa, a inna to czasami tworzona. Tworzona, dokładnie. Dobrze, proszę Państwa, i tym pięknym akcentem zakończymy tą naszą rozmowę. Gościem moim Państwa był pan Jacek Tomczyk, miłośnik genealogii, miłośnik dyskusyjnych klubów filmowych. No i człowiek, który zachęca Państwa do tego, żebyście szukali swoich korzeni, bo naprawdę warto. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Możemy pomachać tam jeszcze. Hej, hej. No, trzymajcie się ciepło.